Cześć, tu Ernest! Do gry dzisiaj zawitała kolejna aktualizacja. Do pobrania na PC-tach było ponad 2 GB danych. To mnóstwo nowej zawartości. W tym filmiku mówię wam najważniejsze zmiany, które jak dotąd udało nam się odkryć. I pokażę nowe skiny. Zacznijmy od nowości na polu bitwy. Wróciła banda żawnica. Jest taka sama jak kiedyś. Nic dodać, nic ująć. Już możecie wykonać wyzwanie z tym przedmiotem. Dzięki wyciekom wiemy, że okej, to nie są nowe bronie, ale na pewno odświeżone. Mam tu na myśli m.in. karabin szturmowy z lunetą. Będzie on występował w klasach zielonej i niebieskiej. Odpowiednio do tych klas zadawałby 26 lub 27 punktów obrażeń w ciało. W swoim magazynku będzie mieścił 20 nabojów i przeładowuje się nieco ponad 2 sekundy. Zaletą tej broni, tak jak kiedyś, będzie to, że podczas celowania ta broń to dosłownie laser. Kule natychmiast dolatują tam, gdzie celujemy, co czyni tą broń idealną na aimbota. Inną odświeżoną bronią w plika gry jest ciężki karabin szturmowy. W klasach fioletowej i złotej zadawałby 44 lub 46 punktów obrażeń. W magazynku będzie mieścił 25 nabojów. Tak samo jak stary ciężki karabin szturmowy, będzie bardzo słaby do ciągłego strzelania. Celne pykanie jednak będzie bardzo skuteczne. Te bronie powinny wejść do gry w ciągu 2 następnych tygodni. Dzisiaj jeszcze ich nie ma. Jeśli mowa o broniach, które już są w grze, to strzelby taktyczne teraz mają inny mnożnik trafień w głowę. 2 zamiast 2,25. Poza tym w grze zaszły zmiany w interfejsie. Wszystko jest teraz bardziej uproszczone, a do tego możemy ustawić poziom kontrastu interfejsu. W szafce każdy skin ma teraz dodatkową informację o tym, w którym sezonie wszedł do gry. Dzięki temu możemy teraz wyszukiwać skiny po sezonach. A gdy trzymamy broń, obok celownika jest teraz bardzo prosty wskaźnik ilości pozostałej amunicji w magazynku. Ja to na pewno zostawię, ale możecie to wyłączyć tutaj. Do zakładki z wezwaniami za to zostały dodane z powrotem wezwania dzienne. Codziennie można otrzymać nowe wezwanie. Naraz możemy mieć maksymalnie 3. Jedno z nich raz dziennie można wymienić na inne. Są to zazwyczaj jasne i proste wezwania. Do Fortnite na urządzenia mobilne dodano samouczek. Nie mam Fortnite na telefonie, ale komuś to się na pewno przyda. Mogliście też zauważyć, że w zakładce o zwrotach może być bardzo duża liczba użytych zwrotów. To chyba po prostu błąd. Mi pokazuje na przykład 8, ale u niektórych jest więcej. Wydaje mi się, że to też nalicza zwroty, które były zrobione przez e-maila, zanim można było zwracać w grze. A w ustawieniach grafiki na samym dole można włączyć DirectX 12. Postaram się niedługo pokazać, czy to pomaga, ale to materiał na inny filmik. Na mapie nie zaszły jeszcze żadne wielkie zmiany. W niektórych miejscach zaczął padać drobny śnieg. Poza tym cysterny z siorbem dają teraz więcej punktów zdrowia. Aż 100. Hypek na swoim Twitterze dał znać, że w karkołomnym kinie coś się stanie. W plikach gry są ukryte 3 fazy karkołomnego kina. Z tego co widać, to wjedzie tutaj jakiś pojazd. Ale w jakim celu? Nie wiadomo. Teraz posłuchajcie tego. To oficjalna wiadomość od Epic Games. Nowy rok oznacza nowy początek. W ubiegłym roku w okresie świątecznym obchodziliśmy 14 dni Fortnite. W tym roku mamy dla was jeszcze więcej atrakcji do rozpakowania. Nowe funkcje, darmowe nagrody i wydarzenie na żywo, którego za nic nie zechcecie przegapić. Aby przygotować wszystkie świąteczne aktualizacje, przedłużamy ten sezon do początku lutego. Gotujcie się na zimę. Tak. Ten sezon potrwa jeszcze do około 6 lutego. Tak jak rok temu do gry wejdą wyzwania, za które będzie mnóstwo darmowych nagród i bardzo wesoły świąteczny klimat. Ja już nie mogę się doczekać. Okej, trochę szkoda, że przedłużyli ten sezon, ale na ten event warto poczekać. Nie podano jeszcze dokładnej daty. Zanim przejdziemy do pokazu skinów, to oto wszystkie nowe ekrany wczytywania. A to są pakiety skinów, które wejdą do sklepu za hodolce, w okazyjnych cenach. Widzicie je teraz na ekranie. Każde zdjęcie to oddzielny zestaw. Będą się one pojawiać w sklepie aż do końca listopada z okazji Czarnego Piątku. Dokładnych cen nie znamy. A oto sekretny skin, który jest za wezwania. Dopiero za tydzień będzie można go odblokować. Posiada on kilka stylów, do tego za wezwania będzie jeszcze plecak oraz podwójny zbierak. Teraz widzicie filmik przedstawiający wszystkie nowe skiny i emotki. Jest ich mnóstwo. W tej aktualizacji powróciła postać z Battle Breakers, do tego z pakietem muzycznym. Powinna ona wejść do sklepu w cenie 800 fodolców. W RS już można ją mieć. Aby ją odblokować, wystarczy wyjść 20 poziom Battle Breakers i to tyle. Poza tym skiny jak skiny. Dajcie znać, które wam się najbardziej podobają. Mi się podoba człowiek Billa, którego na pewno rozpoznacie. I zimowa pani Misia. Lukas na swoim Twitterze udostępnił znalezisko mówiące o tym, że za oglądanie Fortnite na Twitchu będzie jakaś nagroda. Dam wam znać, jak tylko Epic Games ogłosi, co i jak. Ja już dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania nowych skinów.
I to tyle. Do zobaczenia w busie bojowym.